nie mnie to oceniać i w ogóle nie za bardzo chcę tym żyć. Udaję, że tego nie słyszę, nie widzę i to się nie dzieje. Which round? If he's lucky, 10 seconds. If he's lucky. To bardziej darzyłem go dużą sympatią zawsze i troszeczkę tracił po prostu w moich oczach, zachowując się nie taktownie. On tutaj wjeżdża tymi swoimi takimi szerokimi łapami. Czyli ty mnie ruszysz, tak? I ostatnia opcja, jaka może być walka na autopilocie. Absolutnie jesteś mistrzem takiej walki. Półtorej minuty! Półtorej minuty! Dlaczego? Co jest? Dlaczego? Otwiera. Co jest? Dlaczego przerwał? Od razu przerwał. Co jest? Przez sekundę do końca była. Co jest? Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Siemanko, witamy serdecznie na dosłownie ostatniej prostej przed samą walką. No i z racji, że ostatnimi czasy się rzadziej widujemy, to nie mieliśmy za bardzo też okazji podsumować tego, jak te przygotowania wyglądały. No i możemy o tym pogadać, zanim jeszcze wydarzy się sama robota. Nieprzypadkowo ze mną jest drugi trener, Norbert Caba, ksywa operacyjna Divi, który właściwie cały czas mi towarzyszył w trakcie tych przygotowań. Ja zaczynam, czy ty zaczynasz? Zaczynaj, dobrze ci idzie. Dobrze mi idzie, zawsze mi dobrze idzie, także tak pod tym kątem akurat zawsze Tomasz jest w formie. Ale również forma startowa myślę, że jest naprawdę, naprawdę okej. Okay. Właściwie co? Ten cykl przygotowań niespecjalnie różnił się od innych, a może to się co nieco różnił. Właściwie gdzieś tam trenerzy moi bardzo często muszą uwzględniać różne warunki. Na zasadzie, co to było? Tryb życia, tempo życia, PSL i to wszystko po prostu trzeba dopasować do przygotowań, żeby nie zrobić jednego kroku za daleko, żeby po prostu do tej walki dotrwać cało i umówmy się, że ja już lubię to hasło powtarzać, że PESEL nie pomaga i naprawdę trzeba brać to bardzo mocno pod uwagę, bo można się zawziąć, uwziąć, że dobra, ja nadal jestem 20-latkiem i nadal potrafię to wszystko zrobić, ale aż tak nie jest. Więc na sam koniec mogę podsumować to, że udało się przede wszystkim dotrwać cało i zdrowo do przygotowań. Że właściwie chyba poszliśmy delikatnie w taką koncepcję, że faktycznie jest takie hasło, że lepiej być niedotrenowanym niż przetrenowanym i w żaden sposób nie jestem niedotrenowany, ale chyba sobie po prostu odpuściliśmy te dodatkowe 2-3 jednostki, które mogły tą granicę przełamać, a postawiliśmy na to, żeby była duża świeżość. Ja osobiście naprawdę nie ukrywam, że się emocjonuję walką, denerwuję przed walką. To się dzieje za każdym razem, ale również nie mogę się jej doczekać. Walka z Rolem Zimmermanem to jest jedna z moich takich walk, na które przez wiele, wiele lat czekałem. Jak to się mówi, cierpliwy to i kamień ugotuje, bo faktycznie może nie dzieje się to w tym takim pełnym piku kariery, ale jak to mówią, również lepiej późno niż wcale. No to może powiem o tym, że tak naprawdę wszystko się działo według planu, natomiast ten plan modyfikowaliśmy bardzo często, żeby wszystko się działo według planu, tak? Czyli mieliśmy zaplanowane parę sesji sparingowych, które sobie ustaliliśmy na odpowiednie tygodnie przed walką, natomiast gdzieś tam w czasie tych przygotowań musieliśmy zmieniać troszeczkę koncepcję sparingów i osób, do których jeździmy, trochę przez kontuzje, które się wydarzały po drodze naszym sparing partnerom, trochę przez to, że te terminy też nie do końca pasowały. Ostatecznie pojechaliśmy w konfiguracji takiej, że zaczęliśmy od sparingów z Michałem Kitą. Te sparingi były dosyć mocne, pracowaliśmy 3 rundy po 5 minut, także naprawdę trafiliśmy na sam początek do fachowca, który postawi wysoko poprzeczkę zawsze, 40 lat na macie, to jak wiemy jest długi okres czasu, a 40 lat właśnie wybiło Michałowi w tym roku tych treningów, więc zaczęliśmy od niego. Potem pojechaliśmy do Łukasza Jarosza. Tak, potem pojechaliśmy do Łukasza Jarosza. Łukasz był kolejny troszkę skontuzjowany. Nieśmiertelny dinozaur w ogóle. Nie? Dokładnie, zawsze w formie, zawsze wysoko poprzeczka postawiona. Ja zawsze mówię, że Łukasz nawet jak będzie miał 90 lat, to będzie tak samo wyglądać, będzie tak samo w dobrej formie, a naprawdę jest w piorunująco dobrej formie. Nie? Tak, Łukasz był poobijany trochę po nartach, więc gdzieś tam musieliśmy właśnie zamienić
tygodniami te sparingi, co chyba wyszło też na dobre. Mocne rundki, fajne też ładnie też szczepionki. Nam... Też szczepionki. Tutaj już samej stójki, ale też nas dobrze to nastawiło do wniosków i do tego, co musimy robić lepiej, co było źle. No i na koniec też pomagając przy okazji w przygotowaniach Kamilowi Jenelowi w Jenel Fight Club w Zabrzu, też zrobiliśmy 3 piątki na sam koniec tych sparingów i tak naprawdę skończyliśmy. Mieliśmy gdzieś tam w planach, żeby może ruszyć na jeszcze jedną sesję, ale właśnie to, o czym ty mówiłeś, nie było to potrzebne, może zagrałoby to bardziej na niekorzyść, na korzyść. A te 3 mocne sesje sparingowe zrobiły swoją. Właściwie 3 fachowców, a każdy z innym stylem walki, nie? Dokładnie. Oczywiście za każdym razem prosiliśmy, żeby każdy się potrafił dopasować do tego mniej więcej stylu Errola, ale każdy robi to na swój sposób, na swój pomysł i dobrze, no, dlatego właściwie czuję się przygotowany. Nie ukrywam, że faktycznie to, czego się można spodziewać od Errola, to są mocne ciosy, ale każdy z tych panów, o których mówimy, dysponuje tak samo mocnym uderzeniem. Tomasz dysponuje mocną głową i faktycznie miejmy nadzieję, że ta konfiguracja również się w tym wypadku sprawdzi. Najważniejsze, że było się bez kontuzji, bez jakichś takich rzeczy pozasportowych, które mogłyby nas męczyć. To już drugie takie przygotowanie bez większej kontuzji. Tutaj też się uczymy tego właśnie, jak dopasować odpowiednie obciążenia właśnie do PESEL-u, do sytuacji. I idzie nam to dobrze, tak? Nie było żadnych kontuzji, nie było żadnych naciągnięć, niedociągnięć. Także co? No właściwie jesteśmy tutaj, powiedziałem, na ostatniej prostej, bo dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunie, ale to nie jest taki piąteczek, jaki można sobie marzyć, bo jutro jest sobota i tam jest prawdziwa praca. No, powtórzę się, że napięcie rośnie. To jest ten moment, kiedy ja uważam, często powtarzam i mówię o tym, że walka właściwie zaczęła się już teraz, że wszystko, co się dzieje w mojej głowie, będzie miało przełożenie to, co się wydarzy za kilkanaście czy też kilkadziesiąt godzin. Dlatego co? No, pełna koncentracja, pełen fokus. No, walka się już zaczęła i dobrze byłoby, żeby od samego początku nie popełnić na niej żadnego błędu. Widzimy się jutro. Tyle chyba z mądrości, także słuchajcie, tylko taki nasz z tyłu nasz. Pozdrawiamy sprzed krada, nie zakradnie. Dobra, do następnego, siemano. Gadali o czymś innym niż o walce, kurwa, zająć się fakturami, jest mi to zwyczajnie potrzebne. No, dokładnie, dlatego mówię, że to bardzo dobre. Żeby troszeczkę się nie spalać, bo... Bo jeszcze jest czas. No tak jest prawda, że każdy teraz, wiesz, każda wolna chwila, to już chcąc, nie chcąc, bardziej nie chcąc, walka ci wchodzi przed głowę, zaczynam się denerwować, trochę spinać. Coś pojawia czynnik stresu, który, wiecie, paraliżuje trochę zżera i będzie go mniej, tym lepiej. No i tak, no. Mi tak przyjdzie, a im przyjdzie później, to chyba lepiej. Dobrze. Dobrze, że się teraz wyspać, żeby na walce nie przespać, nie? Nie ma za dużo tych walk, porównując do ciebie. Okay, no. Wiesz, o co chodzi. Bo nawet twoje K1, które robiłeś całe życie, to wiesz, jeszcze że to też się przekonało. Adrenalina, też trzeba opanować nerwy, zachować zimną krew, to jest bardzo dużo podobnych zachowań cały czas, nie? No. Za szybko chciałem, ja teraz chłodna głowa, spokojnie, nie? Wiesz, mam bać dostać mordę, kurwa, teraz ja w życiu dostałem, to kurwa już brakłoby chyba ludziom wszystkim, kurwa, palców u rąk na świecie. Jesteś doświadczeniem, wiesz, sobie to. Dlatego mówię, chcę zachować zimną głowę i tak naprawdę sam się dość dobrze z tym czuję, jak sobie sam odpowiadam na pytanie, tam, czego ty się boisz? No. Czego ty się boisz? Zostać w ryj? Nie wiem, nie ostatni. Chciałbym, żeby był jeden z ostatnich, ale na pewno niestety nie jeden z dnia wyraźnie. Znaczy, tylko nie w tym kontekście. Po tej stronie barykady? Można najpierw do czerwonych? Można... Muszę... Nie, do niebieskich, sorry. Można... Słyszysz twojego tego, przeciwnika muszę sięgnąć. Zrzuciłeś chyba trochę. Trochę tak, gruby zawsze będzie gruby, ale tam bez zmiany. Oczywiście, no, bo mnie też nie widać. Wiesz, ja, o czym mówię. Ja zrzuciłem tak. 12 i nikt nie widzi nawet. Generalnie jutro i nikt nie zobaczy nawet, nie? Do końca, to ja dopiero dobra, 25 dobra, rzucę, ej, jak coś to też schudłeś. Ale nie, no prawda jest taka, że widzę, że przy robocie chyba trochę zeszło. Znowu. Może trochę zeszło. Ja tam zawsze gdzieś tam mam ze 105, to plus minus i tak powiedzie. Chyba podobnie było ostatnio. Może trochę mniej. No to ja mam 155, nie? Gonię cię.
Szukam właśnie jakiejś analogii, no bo jest arena lodowa. Tak właśnie pytałem kogoś, ale na razie nikt nie zna odpowiedzi, czy tutaj jest lodowisko, ale chyba tak. Chyba tu też grają w karling, jest jakieś właśnie miejsce do treningu. Nie wiem, w ogóle chyba byłem, znaczy kogoś tutaj podpytywałem, czy w ogóle jest jakaś drużyna Tomaszowie Mazowiecki. Przepraszam wszystkich Tomaszowian, że nie wiem, ale widziałem jakiś plakat, że jest jakaś drużyna siatkówki. Także chyba coś się dzieje, bo hala jest naprawdę spoko. Sektory będą chyba dopiero rozkładać. Bo co, wszystko wskazuje na to, że tu mamy, znaczy wszystko wskazuje na to i tak też będzie, że wychodzimy z tej strony. A sektor dla moich gości ma być gdzieś tutaj, także będzie dopiero chyba dostawiona trybuna. Bo tak przynajmniej to kojarzę właśnie z samej mapki poglądowej. Zazwyczaj jest tak, że ze swoimi przeciwnikami lubię albo lubimy się chyba omijać, bo jednak przed walką to chyba ten udawany uśmiech na twarzy chyba nie jest potrzebny. Ja ze strony Rola, gdzieś tam bardziej ze strony mediów, gdzieś tam widziałem, że się za bardzo napina i osobiście powiedziałem, że bardzo, bardzo tego nie lubię. Powiedziałem to do kamer, udzielając wywiadów, powiem to również do swojej kamery, że tak, ja bardzo lubię respekt, szacunek, właściwie uważam, że to przede wszystkim nas odróżnia od innych imprez, niekoniecznie sportowych, że ja przede wszystkim duży szacunek oddaję swoim rywalom przed, po walkach. Wiadomo, że na samej robocie mamy dać upust emocjom i trochę nie podobało mi się, jak Errol faktycznie gdzieś tam chyba chciał prowokować, może szukać jakichś dziwnych zaczepek. So I hope you have a good game plan that he can survive 15 minutes or 5 minutes or 10 minutes so we can give the people a good show. Mm-hmm. So which round? Which round? If he's lucky, 10 seconds. If he's lucky. If it is his bad day, we will do it. First round, second round. Nie mnie to oceniać i w ogóle nie za bardzo chcę tym żyć. Udaję, że tego nie słyszę, nie widzę i to się nie dzieje. Ale bo bardziej darzyłem go dużą sympatią zawsze i troszeczkę tracił po prostu w moich oczach, zachowując się nie taktownie. Ale przed chwileczką podszedł, żebyśmy sobie walnęli fotkę, że zrobimy sobie fotkę przed i po, zaśmieję się, że później zrobimy grę, znajdź różnicę. Find the difference, nie? Yeah. We need light. Także mówię, lubię tego gościa, czuję od niego dobrą energię, pozytywną. After the fight, you can... We make... Yeah, of course. Or it's private documentary. He's from the police, I don't know him. Ah, no problem. Then it's good, then we see. Wydaje mi się, że jako showman troszeczkę próbuję wprowadzić na siłę takiej złej krwi, a ja bardzo nie lubię robić nic właściwie na siłę. Zobaczymy, jak przebiegnie sam ten stare down, czy będą jakieś napinki, czy nie. Dużo mocniej trzymam emocje na samej robocie niż poza nią, więc ogólnie nie chciałbym, żeby mnie ktoś prowokował, bo nie daj Boże, coś mi się wymknie spod kontroli i będzie później beczenie, że Sarah nie potrafi się opanować. Strasznie tego nie lubię, bo podchodzę do tego emocjonalnie, podchodzę do tego prosto od serca, więc jak nie daj Boże ktoś naciska na odcisk, to szybciutko wie, że nacisnął tam, gdzie nie trzeba, ale nie, będzie dobrze, jest sympatyczna atmosfera i wierzę, że będzie zachowana do samego końca. Na razie się napawamy halą. Bo tak, muszę wam powiedzieć, że w ogóle w Tomaszowie Mazowieckim jest naprawdę ładna hala, nowa hala przede wszystkim. I muszę wam powiedzieć, że to jest taki obiekt, którego mi trochę w Krakowie brakuje. Bo mamy jakieś stare, komunistyczne zabytki tak naprawdę, gdzie wchodzi nieduża liczba osób, 2-3 tysiące, ale powtarzam, to są jakieś stare śmietniki postkomunistyczne. A brakuje nam nowej hali. Mamy nową halę, mamy Tauron Arenę, ale na Tauron Arenę wchodzi finalnie 15 koła ludzi i tam się odbywają tylko eventy naprawdę bardzo wysokich lotów, a brakuje mi takich troszeczkę miejsc na średnie imprezy, taki 5-tysięczny obiekt w Krakowie byłby mile widziany. Coś na wzór tego, co mamy tutaj. Co-main event to zestawienie dwóch stójkowiczych z olbrzymim zapleczem kickbokserskim. Czas na walkę, w której uderzenia to tylko część zabawy. Przed nami co-main event i starcie w kategorii ciężkiej, a w nim... Ladies and gentlemen, from the Netherlands, Errol Zimmerman! And from Poland, Tomasz Sarara. Łamignat z Curaçao. 118.9, Bone Crusher. I równo 106 kg, Tomasz Sarara. 106 Sarara.
Tomek Erol zapowiedział, że jeżeli będziesz miał jutro dobry dzień, to wystarczy mu na ciebie 10 sekund. To prawdopodobnie na tyle jest przygotowany, także ciekawy jestem, jak cię ma plan B. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Tomasz Sarara. Wiesz co, zadzwonię do Marcina, no bo właściwie skoro walczę z rywalem, z którym Marcin się mierzył, to zadałem mu takie pytanie. Marcin, mówię, słuchaj, no bo faktycznie wszyscy tak mówią, że Erol tak piorunująco mocno bije, no i tak chcę zapytać u źródła, czy faktycznie jest tak jak wszyscy mówią. Powiedział Marcin, Tomek, to nie ma specjalnie różnicy, wadze ciężkie, w małych rękawicach, każdy jak zrobi dobry zamach, to od każdego te ciosy czuć. I podobnie było z Erolem, ale mówi, tutaj nie spodziewaj się jakichś naprawdę piorunujących, mocnych uderzeń, żeby to było jakieś naprawdę różniące się od innych zawodników. I to właściwie chyba tylko tyle chciałem zapytać, reszta wiem co robić. Wjeżdża od razu, to co tak. Robimy. Tak, świetnie. Weź jakiś żurak. Tam dziubę ten. Widzisz? O, wyłazi teraz. No. Tam przed? No na wprost tutaj, między tymi drzewami, jest takie szare. W wodzie czy na lądzie? No, prawie na lądzie, na ląd wychodzi. A tu tam, dobra, jest. O kurde, no faktycznie, no. Żurawie bałucy. Lewy. On tutaj wjeżdża tymi swoimi takimi szerokimi łapami. Czyli ty mnie ruszysz, tak? I uwaga, ruszam z lewym, to zakcja. Zajebiście. Kluczowe mocy strony to pewnie jakiś tam zryw na parę mocnych, tak zwanych power punchy. I tak naprawdę tyle, bo materiał do analizy jest mały, a tak naprawdę nie ma co wracać do tych walk Erola sprzed lat, bo to już jest inny Erol niż teraz. Mogliśmy tylko się opierać tak naprawdę na walce z Marcinem Różalskim. Natomiast znamy jego te mocne strony, które są nastawione na silne, mocne uderzenia, na zrywy i na nie mamy przygotowany plan. Jest zawodnikiem z bardzo dużym doświadczeniem, z bardzo dużą w sumie siłą i też masą mięśniową, więc tutaj odpowiednio znów wrócę do tematu. Musimy się przygotować na to odpowiednio taktycznie, żeby przyjąć i tę masę i te jego zachowania, ale tak naprawdę nic szczególnego. To co on tam prezentował laty 10 temu i 15 to było co innego, to co teraz prezentuje jest coś innego. Tomek też ma ściśle określony pułap swojego wyszkolenia, przygotowania, także myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Tak naprawdę plan jest rozbudowany mocno, bo mamy przygotowane. Są wręcz cztery warianty. Dokładnie. Są przygotowane. To nie ma krótkich planów. Tutaj trzeba być otwartym, trzeba być elastycznym, trzeba będzie zdecydować już w trakcie walki. Oczywiście przed walką jesteśmy odpowiednio ustawieni, a reszta będzie się działa już na żywo. Więc planem jest poruszanie się w obszarze tych założeń, które mamy, a mamy faktycznie jakieś tam pewne cztery obszary, wokół których na pewno się ta walka rozegra, a wokół, gdzie ten ciężar rzeczywiście będzie najmocniejszy przełożony, to się zobaczy po prostu w trakcie walki. Jest też parę tak zwanych tajnych ciosów przygotowanych, także gdzieś też może się to uda zrobić, bo trochę jest przygotowanych rzeczy efektownych, natomiast najbardziej najważniejszy jest wynik i te takie dodatkowe rzeczy schodzą na drugi plan, więc trzymamy się tych właśnie założeń, planów, które mamy zrobione i będziemy na nie reagować w odpowiednim momencie. Jeśli mielibyśmy to tak podsumować jednym zdaniem, to po prostu decyzje, konsekwencja decyzyjna w tym, co ustaliliśmy. Ustaliliśmy bardzo, bardzo ściśle precyzyjne rzeczy, pozostawiające też oczywiście duży obszar taki decyzyjny dla Tomasza, ale ważne są już realizacje, konkretna decyzja w czasie walki. No myślę, że się skończy przed czasem. No, nie wydaje mi się, żeby ona trwała do końca ostatniej rundy.
Wydaje mi się, że Tomek załatwi sprawę dużo, dużo szybciej. Jestem absolutnie pewien, że jak Tomek wykona, a akurat jestem pewien, a trudno, żebym nie był, żeby nie wykonał, że rzeczywiście wygramy tą walkę. Nie chcę powiedzieć, czy szybko, czy przez knockout, ale jestem spokojny, czy jestem spokojny o wynik. No nikt nie jestem spokojny o wynik, bo to jest zawsze gra, zawsze walka, ale jestem przekonany, że mamy na tyle silny oręż i arsenał możliwości, żeby to tutaj przeważyło na naszą korzyść. W tym momencie, jak tak się przewracałem z boku na bok, nie mogę zasnąć, więc nie no, idę chyba na kawę, żeby nie wytrzymał. Ale wydaje mi się, że padłeś, bo bardzo to długo trwało, wiesz, jak tutaj te... No może taki pusty na chwilę, no, faktycznie nie, no, musiałeś ciąć gdzieś, no. Może nie takim głębokim, ale też może nie był potrzebny cała noc głębokiego, wiesz. No, masz papier wodą i odczekaj 45 do 60 sekund. Delikatnie usuń papier, tatuaż jest gotowy. Aby usunąć tatuaż, użyj oliwki lub mydła. No bo widziałeś podłogę plecami przez pierwszą rundę, to oby nie. Miejmy nadzieję, że nie są to ostatnie chwile mojego świadomego rozumowania, świadomego gadania, no bo co, zostaliśmy naprawdę na turbo ostatniej prostej. Wyjeżdżamy właściwie zaraz na halę. Także co, jeszcze skoro kuleczki w głowie się zderzają w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób, to chciałem podziękować wszystkim za tą drogę, która mnie tutaj doprowadziła do tego miejsca i może zacznę od sztabu szkoleniowego. Tomek Mamurski, klasycznie ojciec, drugi ojciec, ojciec sukcesu. Daj Boże, by to był ojciec sukcesu, a nie faktycznie z drugiej strony barykady. Norbert Caba, jako mój przyjaciel, ksywa operacyjna Divi. Dominik Olszewski, który ostatnimi czasy spędził ze mną sporo czasu, szlifując moje nieudolne, nieszczęsne partery. No i co, podziękować wszystkim sponsorom. Krakowska Grupa Deweloperska, Krajowy Fundusz Gwarancyjny, Syntage, no i chyba najważniejsze, Sara Rasushi, nie? Oni najwięcej pieniędzy płacą. A tak naprawdę wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Wymieniłem też tych sponsorów od głównego, od najważniejszego, ale wszystkim dziękuję serdecznie, także co, bierzemy się za robotę. Paznokietki eleganckie. Proszę, popatrzcie, jak powinny być paznokcie ładnie przygotowane. Z pół godzinki temu obcinane, świeżynkę. No. Jeszcze raz oficjalnie, Jacek jestem. Pozdrawiam. Jakby było ci coś tam nie grało, to mi od razu mówisz, dobra? I ja będę wtedy od razu szerzej troszeczkę paluszki odrobinkę. O tak. Zamykamy. Jest, jakie to stare te ludzie. Się i zamykamy. Kurwa, cały ciężko, czas. No, no, inna bajka. Pamięć mięśniowa trochę inna jest, nie? No tak, że kurwa swoją robotę wykonuje 25 lat i nagle na stanie Lassara to tak kurwa zrobi się takie tu podkówki i tu jest mocniej ci nadgarstek do góry. Dobra, super. Zobaczcie zaraz jakie to jest uczucie. Plus 10 do mocy? Jeszcze raz? Plus 10 do mocy? Jakie 10? Plus 100, nie? Pomnóż jeszcze przez 3. No. Żeś mi powiedział, nie robię jakiego by była dycha. Co ty? Nie śmiałbym. Cofam, dobra. No dobra, to jest zgoda. I jeszcze zobacz, tu ci zrobię jeszcze jeden paseczek. Zobacz teraz na ten garstek. Dobrze, super. Tak, bo...
trochę idzie szybciej wszystko, nie? Także... No to właśnie. Tak? Okej, okay, super. To która teraz jest numer walczy z którym? Martin teraz będzie szedł. Czyli? Siódma. Siódma, no. Mhm, także teraz będą ruszać. Siódma plus ósma to jest 30 minut, plus jakaś tam przerwa, to jest około 40 ale minut. Ale zostajesz tutaj? Jesteśmy cały czas. No, bo albo na grze rozrzedna. Dobrze, no, to ja będę tak grożyć. W McDonaldzie możemy tam. I ostatnia opcja, jaka może być walka na autopilocie. Absolutnie jesteś mistrzem takiej walki. Wiesz o co chodzi. Więc jeżeli będziesz widział, że jest u ciebie słabo, to znaczy, że u niego jest krytycznie słabo. Mhm. Okej? Okay? Mhm. Oddychaj. Dobra, chcę mnie w mordę jeszcze. That makes martial arts fan can get. Thomas Sarada. Tomek, presja, 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 presja. Ruszaj się, ruszaj, tak. Pracuj, pracuj! Walka bez walki! Pracuj! Nie walka to! Walka bez walki, nie to! I cały dłuższa... Tomek, musi... Więcej konsekwencji, zakręć! Dalej pracuj na łydę, jeśli zmienił pozycję, tak. Pracuj łydą! Nie! Wstawaj, Tomek! Do góry, do góry! Do góry! Tomek, do góry! Jest, dobrze, dobrze, dobrze! Dobrze, dobrze! Sklej, sklej, sklej! Sklej, Tomek! Przyklej się! Przyklej się, Tomek! Przyklej się do niego! Przyklej się do niego, Tomek! Przyklej się do niego! Rzucaj wstęp! Wstęp! Tak! Tak! Głowa celuje! Zostań tam! Uważ się ciasno! Nie spieszysz się, Tomek! Powoli! Jest 4 minuty! Łokieć! Lewy łokieć! Łokieć! Jest! Masz miejsce! Na górę! Na górę! Na górę! Tak! Łokieć! Przyklej się! Jedna ręka łapie głowę! Jedna ręka za głowę! Tu! Jest! Tu! Jest! 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 Jeszcze! Ręce, ręce! Czujnie! Czujnie! Ręce! Półtorej minuty! Półtorej minuty! Ręce! Do góry! Do góry! Co jest? Co jest? Dlaczego? Co jest? Dlaczego? Otwieram, otwieram! Co jest? Dlaczego przerwał? Od razu przerwał. Co jest? Przez sekunda do końca była. Co jest? Your is the Bone Crusher. Eo! Zimmerman! Naprawdę rozegrałeś fantastycznie z tą zasadą. Ciężko moja ręka, bardzo ciężkie. Cześćku, znamy się te lata, wiem, że to nie koniec tej drogi. Zaraz wracasz, odpoczniesz i tu się pewnie jeszcze zobaczymy. Dziękuję, Tomasz Sarada. Taki jest sport, taki jest życie.